Radio TOK FM, Euro, Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra. Proszę Państwa, zjeżdżamy w ogóle przez plac Szembeka z Wiochy na Płocie. Stąd te nasze zwierzęta, ale u nas oczywiście pozytywnie, bo jak czytamy Biblię, oczywiście warto czytać Biblię, to dowiemy się, dlaczego Żydzi lekceważyli Boga Jahwe, dlaczego Żydzi lekceważyli prawo Boże. Jak Mojżesz schodził z góry z przykazaniami, to oni mieli cielca ulepionego ze złota i dookoła niego tańczyli. Hulaj dusza, piekła nie ma. Tak samo jak i teraz już w XXI wieku Wochenende się zaczyna nad samą Wisłą tutaj u moherowych systemów stadnych, alicznych w Warszawie, zagadujących do siebie w jakiejkolwiek sprawie. Tak, żeby kolejki były, tak, żeby trwało, tak, żeby stres, nerwy. Tutaj w Oręczna, proszę Państwa, Rondzie Wiatraczna, jedna babka to wchodziła i wychodziła i mówi tak, muszę popatrzeć, jak ta kolejka idzie. Jeden durny facet siedzi, a tam trzy baby wystarczy, żeby trzecia odeszła i druga, bo to zanim on jedną załatwi, to będzie półtorej godziny. Tam na Jubilerskiej w Oszą też jest bardzo różnie, proszę, bardzo różnie, bo u moherowych to nigdy nie przewidzisz. To przecież nie są świadkowie Jehowy, bo u świadków Jehowy to jest jak w banku. Zawsze mili, zawsze uczciwi. Nawet gdybyś na palec im nastąpiła, to zawsze świadkowie Jehowy będą mili. A moherowa się wścieka, a moherowa się w sobie kotłuje, a wybucha. No bo to nie ma psychologii, nie ma mądrości, nie ma opanowania, bo nie ma wiedzy psychologicznej, zrozumienia. Wybucha się, wścieka. I stąd te wojny. Ale niestety w księdze Izajasza jest powiedziane, że gdy przekują miecze na lemiesze, prawda, że żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi, ale to trzeba coś robić, bo to, wiecie Państwo, jak będą tylko mówić w kościołach o pokoju, a Biblię wyrzucać do śmietnika, to jakaż to lampa ten kościół. W ogóle sama Biblia jest, proszę Państwa, lampą, pochodnią na drodze. Ale jak można było Biblię wyrzucić do śmietnika, a robią to w Warszawie często?